Witam na konferencji prasowej po meczu drugiej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Rakowem Częstochowa. Jest z nami trener drużyny gości, pan Marek Łapczun. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Proszę o komentarz do tego spotkania. Zaległy mecz, także obie drużyny miały szansę na to, żeby podreperować swój dorobek punktowy. Walczyliśmy o zajęcie pozycji lidera. Taki był cel tu przyjazdu. Piast, wiadomo, żeby uciekać z tej strefy. Z tej strefy blisko spadkowej. I było widać tą determinację, zaangażowanie u zawodników Piasta. I jak tradycyjnie już to był dla nas ciężki mecz, bo z Piastem są zawsze trudne spotkania. I dzisiaj też tak było. Mecz z dwóch odsłon. Pierwsza sytuacji dla nas, druga zdecydowanie dla Piasta. No i kiedy wydawało się, że już zakończy się to polubownie, no to dopisało nam trochę szczęścia. To, co zabrało w Łodzi, dzisiaj po prostu nam oddało i zbilansowało, bo generalnie to był przeciętny mecz w naszym wykonaniu i z długimi momentami go nie kontrolowaliśmy tak, jakbyśmy chcieli. Za dużo Piastowi pozwoliliśmy, szczególnie w drugiej części spotkania. Dlatego bardzo się cieszę, że z tego terenu wywozimy 3 punkty. No i swój cel zrealizowaliśmy na tym etapie rozgrywek. Natomiast musimy się poprawić, jeżeli chodzi o grę, bo w następnym spotkaniu możemy tego szczęścia już nie mieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, czy trener pamięta swoje karierze takie spotkanie, kiedy przegrał w setnej minucie, nie licząc, że byłoby to spotkanie nominalnie z dobrych. Tak, to od razu mi jedno spotkanie, że przegrałem, pamiętam ostatnio. Tylko że tam dogrywka była, to mi na myśl od razu przychodzi. Nie pamiętam, ale pamiętam ostatnio z Piastem mecz, że też po czasie strzeliśmy bramkę na 1-0, także Piast nie ma do nas szczęścia ewidentnie i tak mi się skojarzyło to, że my nie mamy tak ewidentnie szczęścia do Krakowi, tak samo Piast chyba do nas, nie? Bo też są te mecze, tak jak powiedziałem, wyrównane i wcale nie musieliśmy go wygrać, tego dzisiejszego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję i zapraszam na drugą część konferencji. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dzięki. Dziękuję.